Jego myśli, uczucia i zamiary. Trzy karty tarota wyciągnę z talii klasycznej. Zapraszam Państwa serdecznie na oglądnięcie całego filmiku, ponieważ jest to cała wróżba, cały rozkład na myśli, uczucia i zamiary Waszej osoby ukochanej. Niezależnie teraz, czy ta osoba ukochana jest kobietą czy mężczyzną. Sobie dopasujcie, kochani, do Waszej konstelacji. Witam Was serdecznie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i piszcie mi e-maila. Zapraszam na wróżby indywidualne, osobiste, prywatne, z kart tarota, z kart cygańskich, z kart Lenormand. Jakie sobie życzycie karty, jakie lubicie. Zapraszam, wróżby osobiste, prywatne są oczywiście szczegółowsze. Kochani moi, więc e-mail mój znajdziecie na moim kanale. I skupcie się na Waszej osobie ukochanej. Jego myśli. Jego uczucia. I jego zamiary. Tutaj w przełożeniu mamy już 9 buław, kochani. 9 buław to pozycja wojownika, tak jakby on się czegoś bał, coś by mu zagrażało, na przykład wróg zagraża mu, tak? I on się broni, cały czas jest w pozycji obronnej. Taka rezygnacja, zmęczenie, że coś dobiega końca, że coś się nie udaje, że właśnie coś zagraża końcem, tak? Jakiś koniec po prostu wisi w powietrzu, jak to się kiera w powietrzu i tutaj on chce się bronić, być może bronić swoich argumentów też musi, tak? Udowadniać swojej racji, również być może czuje się zagrożony przez osoby trzecie, które coś mieszają, które coś intrygują, które coś jakby powodują tutaj, że coś się burzy, coś się psuje, zawala. Czyli jakieś zagrożenie, jakiś lęk, jakiś koniec, jakaś rezygnacja. Zobaczmy teraz myśli osoby ukochanej. Der Stern, czyli jest to gwiazda. Gwiazda jest kartą nadziei, tak? Nadzieja, że wszystko się jeszcze wyjaśni, że wszystko będzie dobrze. Potrzeba również harmonii, szczęścia, żeby wszystko znowu potoczyło się pozytywnie. I tutaj, tak jak mamy, kochani, tę wodę, tak? Czyli łagodnie, jak woda, ma się wszystko harmonijnie potoczyć, wyjaśnić. Ma wszystko po prostu przejść w balans. Także tutaj ta osoba, to co myśli, to jest w głowie na pewno wielka nadzieja, że się coś wyjaśni, tak? Między Wami i w tej relacji, że będzie jeszcze dobrze, że będzie wspaniale. No, karta gwiazdy jest piękną również kartą, w sensie takim właśnie pozytywnego myślenia, że wszystko dobrze będzie. Dziesiątka pentakli to jest to, co on ma w sercu, czyli to, co czuje. Dziesiątka pentakli mówi o stabilności, stabilizacji. O tym, że ta osoba chce na pewno stabilnego związku, stabilnej relacji z Tobą. Nie tylko finansowo stabilnej, ale również uczuciowo. Ta osoba chce zbudować długotrwały, solidny związek. Dziesiątka pentakli to karta uziemienia, karta zarzucenia kotwicy. Tak jak mówię, dojście do końca jakiegoś projektu i zarzucenie kotwicy, zostanie sukces. Sukces na dobrobyt, ale również sukces emocjonalny, rodzinny. Ta osoba chce normalną relację, rodzinę, być może również potomstwo i małżeństwo. Także ta karta na pewno mówi o tym, że jego uczucia są do Was stabilne. Jego zamiary, ósemka buław. Ósemka buław, kochani, to akcja, podróż, działanie.
walka, szybka komunikacja, szybka wymiana wiadomości. Ósemka była w to bardzo szybka, ognista akcja. To szybkie zmiany. Seks również, seksualnie, tak? Bardzo silna karta. Także, kochani moi, tutaj ta osoba pragnie szybko podjąć jakąś decyzję, działać, przyjechać, pisać, rozmawiać, zbliżyć się może również, tak? Spotkać się intensywnie, porozmawiać, coś wyjaśnić. Mamy tutaj ósemkę buław, jak widzicie, i tutaj w przełożeniu mieliśmy dziewiątkę buław. Czyli jeszcze reasumując, te dwie karty silne to na pewno tu akcja, walka o tą relację, walka o Was, o rozmowę, o spotkanie. I tutaj właśnie walka, żeby nie było końca, żeby nie było tej rezygnacji, tak? Też walka przeciwstawiając swoje argumenty, swoje racje. No ta osoba na pewno będzie jeszcze tutaj walczyć o tę relację, to na pewno. Dziękuję Wam serdecznie, kochani. Życzę Wam wszystkiego dobrego i tutaj uważajcie w tej szybkiej akcji, ale gwiazda mówi, że wszystko dobrze się potoczy i pójdzie w stronę stabilnej relacji. Jeśli uda Wam się tutaj to wszystko powyjaśniać. Do usłyszenia już wkrótce.